Do prokuratury wpłynęły materiały dotyczące tego przestępstwa. Na dzień dzisiejszy zaplanowane jest przesłuchanie dwóch osób, które zostały zatrzymane. Zostaną im przedstawione zarzuty tak zwanego popleczniństwa, czyli utrudniania postępowania. No i oczywiście prokurator ich przesłucha. Na jutro planujemy przesłuchanie głównego sprawcy, przedstawienie mu zarzutów. Decyzja co do ewentualnych środków zapobiegawczych, no to prawdopodobnie zostanie podjęta jutro. Na chwilę obecną, tak, muszę Państwu powiedzieć, jakby prokurator w tej chwili jakby analizuje materiały wstępnych takich naszych ustaleń, wynika, że zostanie mu postawiony zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczka z miejsca zdarzenia. To jest przestępstwo zagrożone karą minimalną 5 lat pozbawienia wolności, maksymalna kara to jest 20 lat pozbawienia wolności.